spin biegnie już do mety. I co, podczas biegu. I uwaga, już dziewczynki wystartowały. Widzimy, uwaga, nie wchodzimy na jezdnię. Jest to bieg dziewcząt, rocznik 2002. Wchodzimy na ulicę, halo. Jestem tutaj już po raz drugi z rzędu. W zeszłym roku biegałem na rynku, gdzie trasa była dużo cięższa i wymagająca. Pogoda jak zwykle dopisuje. Bardzo mi się podoba to, że trasy mają okrążenia i dzięki temu można kontrolować bieg i patrzeć, jak daleko są przede mną konkurenci. Obecnie zajmuję się typowo biegami na orientację, a więc biegam po lesie z mapą i kompasem, jednakże zakończył mi się sezon i przeważnie w okresie jesiennym lubię sobie pobiegać, pościgać się z kolegami w biegach ulicznych, no i tak czynię co roku. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ uplasowałem się w biegu głównym na 6. miejscu. Konkurenci, z którymi często przegrywam, znaleźli się za mną, co bardzo cieszy. Muszę powiedzieć, że bardzo wysoką ocenę trzeba wystawić tym biegom. Ja tu mówię od kilku lat, jak mnie pan Leszek z deski namówił i co roku tu przyjeżdżam, bardzo fajnie jest. I zawodnicy są doceniani, atmosfera jest rzeczywiście super. Może biegam, czy przychodzę, czyli przejście, bieganie, kto wie? Przejście dla pieszych. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze dla tego młodego chłopaka. Czujemy się alarmowym na policję. 997. Powiedz mi teraz tak, co oznacza odwrócony trójkąt, czyli trójkąt stojący na wierzchołku? Jest z nami także pan wiceburmistrz, pan Tomasz Gera. Panie wiceburmistrzu, prosimy też na scenę. Czwarte dla Miłosza Cyra, proszę bardzo.